Witam Państwa, Michał Trześniewski, to jest program Polska na Dzień Dobry. I od razu witam się z naszym gościem, a jest nim pan Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rząd stara się umiędzynarodowić problem nieuzyskania przez Polskę reparacji od Niemiec. W tej sprawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało już kilkadziesiąt not dyplomatycznych do różnych państw informujących właśnie o tym zagadnieniu. Ponadto Rada Europy została poproszona o wsparcie Polski właśnie w dążeniu do uzyskania reparacji. Natomiast jak tę sprawę traktuje się w Europie, w Brukseli, wśród eurodeputowanych? Czy być może Parlament Europejski miałby tu jakąś rolę do odegrania? No tak naprawdę powinien mieć, ale będzie to szalenie trudne, no bo w oczywisty sposób Niemcy, mający tak silną pozycję w instytucjach europejskich, zapewne na to nie pozwolą. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że przynajmniej nasza frakcja EKR podejmie takie działania, aby ten problem upowszechnić. Mieliśmy jedno spotkanie, wprawdzie niezwiązane jeszcze z prezentacją raportu, tylko wtedy, kiedy on się pojawił, a dokładnie kiedy pojawiła się jego angielska wersja. Więc w skrócie, te delegacje narodowe, które znajdują się w naszej frakcji, z podstawowymi jakby tezami tego raportu zostały zapoznane. Na wiosnę przyjęliśmy, że odbędzie się takie posiedzenie właśnie frakcji. Spróbujemy także zaprosić europosłów spoza naszego ugrupowania, aby z tym raportem ich zapoznać. Ale mówiąc szczerze, nie sądzę, żeby w tej sprawie mogła być przyjęta rezolucja Parlamentu Europejskiego, czy też żeby można było odbyć debatę na sesji plenarnej. Jeszcze raz powtórzę, no Niemcy mają tak silną pozycję, że pewnie na to nie pozwolą. A na jakiej podstawie tak wnioskuję? Otóż no, to było już jakiś czas temu, ale próbowaliśmy umieścić w takiej rezolucji na 65-lecie wybuchu II wojny światowej sformułowanie, że Niemcy są odpowiedzialne za tę wojnę i wszystko, co było z nią związane. No i tego sformułowania nie udało się przeforsować. Znalazło się tam w tej rezolucji z tym sformułowanie naziści, ale absolutnie Niemcy byli dla większości europosłów, a szczególnie dla delegacji niemieckich we wszystkich frakcjach, po prostu nie do przyjęcia, więc Niemcy wylukrowali swoją historię przez wiele lat i teraz w oczywisty sposób nie będą pozwalali, żeby pojawiały się na tej wylukrowanej historii jakieś rysy, tym poważniejsze, że Polska, przypomnijmy, żąda odszkodowań rzędu no prawie półtora biliona euro. No właśnie ta suma zrobiła ogromne wrażenie podczas prezentacji podstawowych tez tego raportu na naszej frakcji. Delegacje z innych krajów no, bardzo usilnie chciały się dowiedzieć, co takiego stało się w Polsce przez te 5 lat wojny, że te odszkodowania, których żądamy, są aż tak, no, można powiedzieć, niebotyczne. Dopiero teraz no, jakby wychodzi skala czy rozmiar strat zarówno ludzkich, jak i materialnych, jakie spowodowali Niemcy, okupując Polskę przez 5 lat. W Parlamencie Europejskim odbyło się wiele debat na temat Polski, na temat stanu praworządności w naszym kraju. Jak rozumiem, panowie posłowie, europosłowie, nie planujecie na razie zorganizować takiej debaty w Parlamencie Europejskim w sprawie właśnie reparacji? Znaczy, my bardzo chętnie byśmy ją zorganizowali i zapewne na prezydium, na posiedzeniu przewodniczących, nasz szef frakcji w stosownym momencie taki postulat zgłosi, tylko niestety decyzje podejmowane są większością głosów. No i trudno sobie wyobrazić, żebyśmy uzyskali aż tylu sojuszników, którzy pozwolą w tej sprawie osiągnąć większość. Więc proszę mnie dobrze zrozumieć, my bardzo chcemy upublicznić tę sprawę na forum Parlamentu Europejskiego i to, co możemy zrobić, co leży
że tak się wyrażę, w naszej gestii, na co nie potrzebujemy głosowania większościowego, czyli upublicznienie tego raportu na forum frakcji, być może jakiegoś spotkania otwartego, zapewne to będziemy robić. Natomiast żeby jakieś przedsięwzięcie znalazło się na agendzie obrad w Parlamencie Europejskim, na konferencji przewodniczących, a więc przewodniczącej parlamentu i tych 14 wiceprzewodniczących, musi ono uzyskać większość. Niestety takiej większości, jak sądzę, uzyskać nie możemy, właśnie ze względu na sprzeciw Niemiec, no i co tu się dużo oszukiwać, ich bardzo mocną pozycję w Parlamencie Europejskim. Kolejna sprawa, mianowicie trwają konsultacje strony prezydenckiej ze stroną rządową w sprawie ustawy dotyczącej sądownictwa, która ma odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Taką ustawę przygotowała ekipa od premiera Mateusza Morawieckiego i ona właśnie ma za zadanie odblokować te ponad 100 miliardów złotych, które w ramach KPO zostały przyznane Polsce. Natomiast tutaj sprzeciwia się prezydent, który mówi, że taką ustawę w tej obecnej wersji zawetuje, ponieważ jest ona niezgodna z konstytucją i może doprowadzić do chaosu w sądownictwie. Podobnie mówi Zbigniew Ziobro, który mówi, że ta ustawa jest absolutnie nie do przyjęcia, także rząd w jakiś sposób próbuje zorganizować sobie większość. Natomiast jak pan poseł podchodzi do tej sprawy właśnie z perspektywy Brukseli, z perspektywy tej ogólnoeuropejskiej? Czy to jest tak, że Komisja Europejska znowu zastawiła na Polskę jakiś haczyk i dlatego prezydent nie chce się zgodzić? Czy być może rację ma premier, trzeba po prostu tę ustawę szybko przyjąć po to, żeby odblokować pieniądze? Mówiąc szczerze, nie dziwię się prezydentowi, że może nie tyle zapowiedział weto, ile rzeczywiście wyraził niezadowolenie, że ten projekt negocjowany z komisją no nie był z jego otoczeniem konsultowany. To mnie także zaskoczyło. Ale pan prezydent rzeczywiście no, może być czy przyjmować tego rodzaju postawę ze względu na negocjacje, które prowadził z panią przewodniczącą von der Leyen. Przypomnijmy, że w lutym tego roku, jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę, taki projekt ustawy zaproponowanej zresztą przez pana prezydenta, zmian w Sądzie Najwyższym, został pani von der Leyen przedstawiony, skonsultowany i wtedy, kiedy już komisja czy pani przewodnicząca, dokładnie jej otoczenie polityczne, nie zgłaszało żadnych zastrzeżeń, on został przesłany do polskiego parlamentu, no i po pewnych problemach ostatecznie przyjęty. Zresztą wtedy komisja zareagowała formalnym przyjęciem czy pozytywną opinią polskiego KPO, bo taka jest formalna strona tego przedsięwzięcia, w wyniku czego ministrowie finansów 27 krajów członkowskich ten program zaakceptowali, a więc polskie KPO formalnie jest przyjęte, tak jak 26 programów pozostałych krajów. No a później zaczęły się schody, wtedy kiedy wydawało się, że wszystko jest już załatwione, zaczęły się schody. Pani przewodnicząca von der Leyen w wywiadzie dla jednego z polskich dzienników użyła sformułowania, że nie do końca jest usatysfakcjonowana, choć wcześniej zastrzeżeń nie składała. No i powiedziała, czym nie jest usatysfakcjonowana, mianowicie możliwością kwestionowania statusu sędziów przez innych sędziów, co było, że tak się wyrażę, warunkiem zaporowym. I rzeczywiście w konsekwencji pan prezydent powiedział, że już negocjował z komisją, niczego nie będzie, że został oszukany. No, powiedział to dokładnie jego minister, no ale rozumiem, że to są słowa pana prezydenta, więc mówiąc szczerze, nie dziwię się postawie prezydenta. Natomiast, no, panie redaktorze, znaleźliśmy się rzeczywiście no, w dosyć trudnym położeniu. Od roku, czy prawie od roku, za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Jesteśmy państwem frontowym, w związku z tym obarczonym potężnymi ryzykami, które w oczywisty sposób wpływają na system finansowy, także na cenę polskiego długu. A KPO, czy brak KPO już jako jedynego kraju członkowskiego, bo pozostałe kraje te programy mają zatwierdzone i z nich korzystają, no jest dla wszystkich tych agencji ratingowych no pewnym problemem wskazywanym, że no właśnie w Polsce coś złego musi się dziać, skoro przez tyle czasu
te pieniądze z KPO do Polski nie płyną, więc poszukujemy tego kompromisu dalej. Nowy minister do spraw europejskich bardzo intensywnie się tym zajął. Przygotował w konsultacji z Brukselą ten nowy projekt ustawy przenoszący sprawę postępowania dyscyplinarnego sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. No i właśnie to wzbudziło tyle kontrowersji. Trwają konsultacje zarówno wewnątrz rządu z panem ministrem Ziobro. Takie spotkanie premiera z ministrem, jego otoczeniem, odbyło się tuż przed świętami. No, trwają także konsultacje z ośrodkiem prezydenckim. Liczę więc, że do 11 stycznia, więc do momentu kolejnego posiedzenia Sejmu, gdzie ta ustawa ma odbyć pierwsze czytanie, te wszystkie wątpliwości zostaną wreszcie wyjaśnione. Politycy obozu rządzącego często powtarzają, że tak naprawdę ta sprawa niewypłacania Polsce pieniędzy z KPO to nie jest sprawa, w której chodzi o takie czy inne rozwiązania dotyczące sądownictwa, ale tu chodzi o to, żeby jak najbardziej osłabić rząd Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby tym samym wzmocnić opozycję. Czy pan rzeczywiście, poseł, wyczuwa coś takiego na salonach europejskich w Brukseli, że tamtejsi dygnitarze, urzędnicy, eurodeputowani są w pewien sposób niechętni polskiemu rządowi, bo on jest prawicowy, bo on być może w jakiś sposób jest niekorzystny dla głównego gracza w Unii Europejskiej, czyli dla Niemiec? Czy pan wyczuwa to, że rzeczywiście tam jest taka duża chęć, żeby znowu premierem był Donald Tusk? Znaczy, panie redaktorze, nie trzeba tego wyczuwać. To widać, że tak się wyrażę gołym okiem, że tak jest. No, 7 lat donoszenia na Polskę przez opozycję zrobiło swoje. Rzeczywiście Polska uważana jest przez większość w parlamencie, bo tutaj mam okazję przyglądać się temu z bliska, za absolutnie niedemokratyczny kraj, który do momentu wybuchu tej wojny spowodowanej przez Rosję bardzo często był z tym krajem porównywany. Teraz w oczywisty sposób takie porównanie byłoby absurdalne, więc tych porównań się nie używa, ale przez wiele, wiele lat takie porównania były czynione bez mrugnięcia okiem. Zresztą robili to głównie europosłowie Platformy. A ponieważ i lewicy, a ponieważ są w dwóch największych frakcjach parlamentarnych, więc większość w parlamencie była o tym gorąco przekonana, że polska praworządność jest podobna do tej na Białorusi albo do tej rosyjskiej. Dopiero ta wojna i to, co się dzieje, trochę zmieniło ten pogląd, więc nie ulega dla mnie wątpliwości, że w instytucjach europejskich Polska ma absolutnie zaszarganą opinię. Nie dlatego, że tak jest naprawdę, tylko dlatego, że tak chciała tego opozycja. Zresztą tutaj czołowi politycy Platformy specjalnie tego nie kryją. Jest wiele wypowiedzi, no nie wiem, Sikorskiego, Rosatiego, pani Leszczyny, samego Tuska, że natychmiast, jak oni dojdą do władzy, te pieniądze z KPO zostaną uruchomione. No w domyśle, dopóki będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, trudno na te pieniądze liczyć. Mówią to wprost i mówili to powielokroć. Zresztą sama pani przewodnicząca von der Leyen, wtedy kiedy żegnała się z Donaldem Tuskiem, tak nawiasem, to właśnie też ciekawa historia, bo to jeden z nielicznych przypadków, żeby przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej odchodził z przewodniczenia tej partii w środku kadencji. No ale okrzyknięto to, że to jest jednak także sukces Tuska. No i wtedy, żegnając go, pani przewodnicząca von der Leyen powiedziała publicznie, że chętnie będzie go witała w Brukseli już jako polskiego premiera, więc rozumiem, że ten plan i w głowie pani von der Leyen jest mniej więcej taki, że trzeba zrobić wszystko, żeby Tusk do władzy w Polsce wrócił. No wtedy będzie można go serdecznie przywitać jako premiera polskiego rządu w Brukseli. No inna sprawa, że Polacy na stanowisku premiera Donalda Tuska nie widzą. Ostatnio taki sondaż, wydawało się, że przez sprzyjające Tuskowi środowisko, to środowisko lewicowe, został zamówiony w jednej z pracowni. No i wyszło na to, że 63% badanych absolutnie nie chce Tuska jako premiera, więc no to trochę psuje tę koncepcję. Bruksela tego bardzo chce, obecna Bruksela, natomiast większość polskiego, i to bardzo wyraźna większość polskiego społeczeństwa, tego nie chce, więc miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Ostatnia kwestia, panie pośle, mianowicie premier Węgier Viktor Orbán rozwścieczył Ukraińców. Mianowicie on
wczoraj powiedział, że Ukraina może walczyć tak długo, jak tylko pozwolą na to Stany Zjednoczone, że ta wojna może trwać jeszcze dziesiątki lat i że czas na to, żeby Amerykanie zaczęli, no, że tak powiem, grać w dyplomację, a nie dozbrajali Ukrainę. No i tutaj też zdezawuował walkę ukraińskich żołnierzy, mówiąc, że to wszystko zależy od Stanów Zjednoczonych, że oni w każdej chwili mogą tę wojnę zakończyć poprzez nieudzielanie dalszej pomocy militarnej i poprzez nakłonienie do dyplomacji, do rozmów z Rosją. Jak pan postrzega te działania Urbana i czy nie ma pan takiego wrażenia, że te relacje polsko-węgierskie się załamały po 24 lutego? No nie ulega wątpliwości, że Viktor Orban prowadzi w tej sprawie swoją grę dziwnie motywowaną, trudno mi analizować, jakie są głębokie przyczyny takiego stanowiska Węgier. Odbieram to z przykrością i niesmakiem w sytuacji zagrożenia suwerennego kraju, ale tak naprawdę zajęcia części jego terytorium. Cały demokratyczny świat powinien się temu sprzeciwiać i rzeczywiście tak jest. Oczywiście Stany Zjednoczone są wiodącym krajem, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, ale tak naprawdę donatorów tej pomocy, także wojskowej, jest ponad 50. Przypominam, że w Ramstein w tym bazie wojskowej na terenie Niemiec, amerykańskiej bazie wojskowej, co jakiś czas spotykają się donatorzy, przedstawiciele poszczególnych krajów i jest ich tam ponad 50, co oznacza, że tyle aż krajów z całego świata tę pomoc wojskową na Ukrainę kieruje. Natomiast, panie redaktorze, no oczywiście, jeżeli popatrzymy na tę rzecz geopolitycznie, to nie ulega wątpliwości, że Ukraina powinna tę wojnę wygrać i pokój, który jak sądzę zostanie zawarty, powinien być jednak na warunkach ukraińskich. Wtedy jest szansa, że będziemy mieli na długie lata spokój w Europie. Jeżeli by się stało inaczej, jeżeli Ukraina nie zostałaby przymuszona do jakichś warunków pokojowych w stylu, nie wiem, Mińsk 1 czy Mińsk 2, to nie ulega dla mnie wątpliwości, że Rosja po pewnym odpoczynku i wzmocnieniu swojej armii znowu będzie atakować, może niekoniecznie wtedy Ukrainę, być może państwa nadbałtyckie, albo nawet Polskę. Natomiast nie będziemy mieli pokoju w Europie i każdy, kto choć trochę poznał już Rosję i jej agresywne zamiary, doskonale wie, że tylko pokonana Rosja może pójść w stronę demokratycznych przemian. Inaczej dalej będzie wielkomocarstwowa, będzie agresywna, będzie atakowała swoich sąsiadów, co obserwujemy od wielu lat. I mówiąc szczerze, dziwię się Viktorowi Orbanowi, że tego nie widzi albo no, ze smutkiem nie chce widzieć. I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Pan Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Kłaniam się, panie pośle. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę i zachęcam do pozostania z Telewizją Republika.